Cześć i czołem, z tej strony Aaron Blue TV. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę się pokazać po tak długim czasie. Jak widzicie, trochę się zmieniłem, zacząłem zapuszczać brodę. No cóż, jest pandemia, nikt mnie nie widzi, poczekam jeszcze z parę miesięcy i potem spróbuję, wiecie, iść do jakiegoś barbera, żeby coś tam jakoś wystylizować, ale myślę, że nie ma tragedii. A jeśli chodzi o to, dlaczego jestem w czapce, zapuszczam teraz włosy i no cóż, sami widzicie, dużo wygodniej jest mi w czapce, żeby mi te włosy nie wchodziły. Na początek powiem kilka rzeczy. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję za słowa wsparcia pod tym filmem. Tak jak ktoś zauważył, jest to alegoria, dlatego że powstałem trochę jak Feniks z popiołów. I trochę czasu mi to zajęło, ale odbudowałem się, pozbierałem. Jestem gotowy na, powiedzmy, nowe wyzwania. Jestem gotowy do tego, żeby wrócić tutaj dla was, nagrywać. Mam ogrom nowej energii, motywacji, zapału, pomysłów. Także na pewno nie będziecie się nudzić tutaj ze mną. Jeśli chodzi o takie przyszłe plany na temat kanału, to jest kilka spraw, które chciałbym tutaj z wami omówić. Tylko właśnie, jeszcze wracając, to co mnie spotkało jest bardzo przykre i tak jak mówię, dziękuję wam za miłe słowa, ale nie chcę już o tym wspominać i jakby nie piszcie już o tym, bo tak jak mówię, ja już zrobiłem krok do przodu, odcinam się od tego co było, od przeszłości i teraz skupiam się już na teraźniejszości i na tym co będzie. Dlatego chcę tutaj pozytywnie budować kanał, atmosferę, nie ma już żadnych smętów, już i tak czasy są ciężkie i myślę, że każdy z was ma jakieś swoje problemy, z którymi musi się zmagać, ale pamiętajcie, nie jesteście sami i wszystko w końcu kiedyś się skończy, także bądźcie silni, razem damy radę. Jakby coś się działo, również jestem do waszej dyspozycji, możecie pisać, wiem jak to jest, także jakby coś, piszcie. Dobra, lecimy ze sprawami organizacyjnymi. Po pierwsze, Addison wspomniał o tym, czy mógłbym założyć serwer na Discord. Grupa na Facebooku jest niestety martwa już od jakiegoś czasu. Discord, nie ukrywam, jest mi bardziej znanym narzędziem, korzystam z niego na co dzień i jest naprawdę super komunikatorem. Jeśli byście chcieli, napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście taki serwer na Discordzie, to mógłbym go stworzyć jakieś też fajne sekcje, wiecie, dyskusje o Gwiezdnych Wojnach, grach, jakieś memy, też oczywiście byłby voice chat, na który raz na jakiś czas bym wbijał, żeby z wami pogadać, czy może w coś zagrać, czemu nie? To wszystko zależy od was. Jeśli chcecie, ja bardzo chętnie mogę taki serwer założyć, żeby też mieć z wami lepszy kontakt. Jeśli chodzi o serię, to tak jak wspominałem, 25 maja rusza seria Zagrajmy w Biomutant i nie ukrywam, jestem bardzo ciekaw tej produkcji. Lego Batman nadal będzie się pojawiał. Jak tylko skończę tego vloga dla was, to ruszam dalej do nagrywania Lego Batmana, kontynuujemy. I ja spokojnie doprowadzę tą serię na 100%, nie musicie się martwić. Wiem, że było kilka serii, które pozaczynałem i nie skończyłem. Postaram się tę serię dokończyć, tak jak Life is Strange. Do Control też kiedyś w końcu przysiądę. I postaram się już trochę brać mniej na siebie, w sensie czasami mam taki problem, że wiecie, wychodzą nowe gry, mam takie o wow, chciałem zagrać w to, ale prawda jest taka, że muszę mierzyć trochę siły na zamiary i nie jestem w stanie prowadzić kilku serii naraz. Dwie gry, okej, ale już 3-4 nie da się. Ja mam też swoje obowiązki, teraz pracuję jako tester w Movie Games od poniedziałku do piątku, od 9 do 17, wracam do domu o 18 i no nie jestem w stanie, wiecie, no jeszcze jest jakieś życie poza tym. Nie mogę tylko wracać i do północy nagrywać filmów, więc dwie gry to jest tak optymalnie. I nie będę nagrywał więcej, bo to po prostu nie ma sensu. I nie da się jakby
No, no nie da się utrzymać poziomu regularności filmów, jeżeli jest więcej niż dwie serie, uważam. Ci, którzy żyją z YouTube'a i to jest ich taki, no, nie mają nic innego poza tym, spoko. Ale ja mam też swoje życie i dlatego staram się robić tak, żebyście byli wszyscy zadowoleni i żebym też dawał radę z tym wszystkim, żeby to jakoś ogarnąć, żeby fan jakiejś konkretnej gry nie musiał czekać, nie wiem, 2 tygodnie na odcinek. Tak. Społeczność. Społeczność, o tym już mówiłem w tym filmie ostatnim informacyjnym. Zaglądajcie tam, bo tam będzie bardzo dużo informacji i będę regularnie tam wrzucał różne rzeczy. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, to tak jak mówię, będę nagrywał LEGO Star Wars Skywalker Saga, tylko póki co produkcja jest opóźniona, nie wiadomo kiedy wyjdzie. Będę śledził i jakby coś będę wiedział, to będę was informował na bieżąco, jakbym, nie wiem, poznał datę premiery czy coś. Ale nie przejmujcie się, no jak mógłbym ominąć? Ja, największy fan, kurde, Star Warsów. Jakbym miał ominąć taką grę? Ja się wychowałem na Complete Sadze, na LEGO Star Wars 3. Ta seria to jest coś, co jest w specjalnym miejscu w moim sercu. Także nie przejmujcie się tym. Kolejna sprawa to Twitch. Zamierzam streamować na Twitchu, tylko to jest jeszcze dosyć nowe środowisko dla mnie, więc muszę odpowiednio skonfigurować ustawienia, OBS-a i ten. No, jak już wszystko ogarnę, będę wiedział, pooglądam jakieś poradniki na YouTubie. Jak, wiecie, muszę poznać najpierw, z czym to się je. Nigdy nie streamowałem na Twitchu. Ale jak już będę gotowy, dam wam znać i wtedy ruszamy. Póki co nie wiem jeszcze, co będę streamował. Znaczy, jedno jest pewne, The Isle, i to jest gra taka survivalowa z dinozaurami, która zapowiada się bardzo fajnie. Jest co prawda w wersji beta, twórcy cały czas dodają na bieżąco nowy content, ale to właśnie będę z moim przyjacielem Adamem nagrywał. I tak jak wspominałem w odcinku informacyjnym, nie musicie się przejmować, wszystkie live'y będą zapisane i potem będę je umieszczał w specjalnej playliście na YouTubie. Także nie zniknie to, jeśli ktoś nie będzie w stanie przyjść na live'a, spoko, ja to rozumiem. Zawsze możecie potem sobie ten film odpalić na YouTubie. Ale dla tych, którzy będą wiernie śledzić moje streamy, również pojawią się nagrody. Spróbuję wprowadzić taki system nagród, że ci, którzy będą oglądać najwięcej, będą dostawali punkty i potem te punkty będą mogli jakoś wymieniać na nagrody. Nie wiem, Adam mi to zasugerował, ja się nie znam na Twitchu, więc tak jak mówię, muszę to przetestować, ale coś na pewno fajnego dla was przygotuję. Plus, razem z moim kumplem Aleksem będę też nagrywał Resident Evil 6 w koopie, ale to jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, jak się zgadamy. I te odcinki będą się pojawiały raz na jakiś czas. To jest taka, wiecie, będzie taka luźna seria, śmieszna. No tak, śmieszna, patrząc na to, że to niby... to nie jest horror, to jest bardziej shooter, jeśli chodzi o Residenta 6. Teraz wyszedł Resident Evil Village, ale nie będę go nagrywał, bo po pierwsze brak funduszy, po drugie nie grałem w 7, a jak już zaczynam w coś grać, to chciałbym mieć jakieś backstory, wiecie, no nie zaczyna się oglądania czy grania w jakąś serię od końca, prawda? Okej. Okay. Powiedziałem o Twitchu, powiedziałem o Discordzie. Co jeszcze? Dobra, miałem taką małą zwiechę, jednak... jeśli zwleka się strasznie i wiecie, nie używa się tej kamery zbyt długo, to, no, to człowiek się trochę odzwyczaja do takiego gadania do kamery. Także myślę, że z czasem się bardziej wyrobię, muszę wrócić trochę na swoje stare tereny, nie? A jeśli chodzi o serię takich vlogów, to czy ja wiem, w sumie Rok takie vlogi robił i je się bardzo przyjemnie oglądało. Co prawda nie mam poziomu montażu takiego jak Krzysztof Gonciarz i nie jestem jakimś magikiem, ale raz na jakiś czas mógłbym takiego vloga wrzucić z jakimiś moimi przemyśleniami. Tylko musiałbym najpierw zebrać sobie odpowiednie jakieś tematy, żeby nie było potem tak jak teraz, że tak gadam do was i nagle i nie wiem, co mam powiedzieć.
więc zrobiłbym sobie jakąś listę tematów, rozpisał to sobie i bym mógł coś takiego omówić konkretnego. Bo co innego jak gada się o jakiejś konkretnej rzeczy, a co innego jak się tak próbuje teraz troszkę jak na takim freestylu wymyślać, no wiecie, tematy, nie? A właśnie, tak jak wspominałem jeszcze na odcinku informacyjnym, myślałem nad tym, żeby zacząć nagrywać taką serię, może za duże słowo, ale chodzi mi o omawianie nowych odcinków Star Warsów, na przykład właśnie Mandalorianina, moja opinia, albo The Bad Batch. Jakieś takie analizy, no nie mówię teraz o szukaniu wszystkich miliona easter eggów, tylko takie moje jakieś spojrzenie na każdy odcinek, przemyślenia, albo w ogóle takie jakieś ciekawostki z Gwiezdnych Wojen, żebyśmy sobie omawiali różne rzeczy, które wychodzą, jakieś książki, gry, seriale. Nie mówię teraz, że zmienię się nagle jak taki chip, czy jakiś holokron, czy coś takiego. Jakby nie będę nagrywał filmów o Gwiezdnych Wojnach, bo jest masa takiego kontentu na YouTubie. Mówię tylko o tym, żeby tak w mojej subiektywnej opinii porozmawiać sobie troszkę o nowym serialu. Tak jak właśnie, bo ostatnio skończyłem oglądać Rebeliantów i bardzo mi się podobało. Pierwszy sezon co prawda był lekko taki dziecinny, trochę nudnawy, ale później już było naprawdę porządnie, zwłaszcza wątek z Sabine, z tym Darksaberem. To było fajne i uważam, że każdy, kto zamierza się zabrać za oglądanie Mandalorianina drugiego sezonu, to powinien najpierw sobie ogarnąć Rebelsów, bo jest tam sporo nawiązań i tak samo też dotyczących Ahsoki, ale nie będę tutaj już nic spoilerował. Spoilery będę mówił w filmach, które będą oznaczone jako spoiler alert i tam każdy wchodzi na własną odpowiedzialność i w komentarzach możecie sobie kulturalnie podyskutować. Okej, no to dajcie mi znać, czy chcecie takie serie. Bo ja bardzo chętnie coś takiego mógłbym dla was nagrać. Tak jak mówiłem, trochę nowy rok, nowy ja. I uważam, że patrząc z perspektywy czasu, jak mijały te lata, bo mam jednak ten kanał od 2012 roku, trochę za mało było takiej mojej interakcji z wami. Wrzucałem tylko te filmy, nowe serie, ale mało było live'ów, mało było takich właśnie pogaduszek z widzami, czy jakiegoś wspólnego grania. I chciałbym to zmienić, żeby bardziej mieć z wami lepszy kontakt, dlatego chciałem ten serwer na Discordzie otworzyć. Jakieś serie grania z widzami, czemu nie? Na live'ach można coś takiego ogarnąć. Tylko no, to jest kwestia czasu. Musicie mi trochę dać, żebym ogarnął te wszystkie ustawienia i żebym już czuł się pewnie. Bo nie chcę być nieprofesjonalny. Jak już się za coś zabieram, to chcę, jak to się mówi, poznać swojego wroga, nie? W takim metaforycznym sensie. Więc jak będę na to gotowy, na Twitcha będę wszystko wiedział, to puszczam wam zielone światło i lecimy. Jestem też otwarty na sugestie, jakie gierki byście chcieli zobaczyć na takich streamach i ile takie streamy by miały trwać, czy 2-3 godzinki, coś takiego. Na pewno z uwagi na moją pracę to takie streamy byłyby w weekendy tylko, więc albo sobota, albo niedziela, to jeszcze jest do ustalenia, ale jakoś raczej w takich godzinach w stylu 18, 19, coś takiego. Ewentualnie jakieś ranne streamy, chociaż rano to ludzie jeszcze śpią, to nie ma sensu trochę. Wieczór jest taki optymalny w mojej opinii. No i też zastanawiam się nad kupieniem kamerki do streamowania. Do streamowania na pewno będę miał kamerkę, bo uważam, że to jest w sumie fajne. Jednak widzieć te moje emocje i no, wszyscy streamują z kamerkami, nie? Jakoś długo nad tym myślałem i się zastanawiałem w sumie, czemu czegoś takiego nie zrobiłem wcześniej. Ale jeśli chodzi o moje serie, to raczej nie chcę nagrywać z kamerą. Po prostu wolę chyba tradycyjny format. Zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, trochę nie chce mi się bawić z edycją, bo totalnie się na tym nie znam i też czasami kamera zasłania obraz albo też psuje jakąś imersję rozgrywki, ale na streamach na pewno będzie.
w sumie, jak już tutaj nagrywam, to mógłbym wam tylko tak pokazać w miarę moje stanowisko. To jest mój... czekajcie, odwrócę tutaj monitor. To jest mój pierwszy monitor, na nim głównie nagrywałem wcześniej. I to jest mój teraz drugi monitor, 165 Hz, więc mam takie stanowisko, dwa monitory, słuchawki, klawiaturka, myszka, no i oczywiście mój PC, który tam sobie stoi. Tak. Dobra. No i cóż, no nie wiem w sumie, co mogę więcej powiedzieć na tym live'ie, znaczy live'ie, vlogu. Chciałem po prostu, żebyście mnie zobaczyli, jak się zmieniłem przez ten czas i że żyję i mam się dobrze. Wszystkie te kwestie organizacyjne, co powiedziałem, to też dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i o tym serwerze na Discordzie i o tej serii, o jakimś właśnie analizowaniu nowych odcinków, czy takich pogaduchach o Star Wars, czy chcielibyście taką serię vlogów na różne tematy, jakieś moje przemyślenia, bo ja bardzo chętnie, jak mam jakiś fajny temat, to też mogę gadać, myślę, i gadać bez żadnego problemu. Mogę też pomyśleć nad tym, żeby czasami robić takie po prostu zwykłe live'y, jakieś takie luźne, nie? Jakieś pogaduchy takie, na przykład będę grał w jakąś chillową gierkę i z wami sobie rozmawiał. No. To by było na tyle. Także... jak to mówią po angielsku, stay tuned. Uważajcie, sprawdzajcie społeczność. Ja ze wszystkimi nowymi rzeczami będę się z wami dzielił na bieżąco. Będziecie dobrze poinformowani. Mam trochę jeszcze ciekawych różnych pomysłów na rozwój kanału i na pewno będzie się działo, nie będzie nudno. Będę próbował różnych rzeczy. Trzymajcie się. It's good to be back.